Otwieram 49. sesję Rady Miasta w Ostródzie. Serdecznie witam Szanowną Radę. Ostatni raz w tym roku. Mam nadzieję, że dzisiejsze obrady przebiegną sprawnie, bo jeszcze nasze radne, chyba jeszcze do fryzjera, my musimy jeszcze garnitury prasować, także myślę, że będzie sprawny przebieg naszej Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że są wszyscy obecni. Nasze obrady dzisiaj są prawomocne i na sekretarza obrad powołuję radną Feltynowską, panią Elżbietę. I serdecznie witam pana burmistrza, panią skarbnik, naczelników wydziałów, dyrektorów naszych jednostek organizacyjnych, Centrum Kultury, MPEC, PWiK, witam oczywiście nasze media. Przystępujemy do punktu trzeciego. Proszę bardzo, ewentualne zmiany do naszego dzisiejszego porządku obrad. Pan burmistrz chciał zabrać w tej materii głos, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado, ze względu na to, że zmieniły się zasady udzielania pomocy na dożywianie, jest konieczność wniesienia i podjęcia uchwał, które te sprawy regulują do końca roku. Tak mi przekazał pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Za chwileczkę właśnie będę prosił szanowną radę o wprowadzenie do porządku obrad trzech uchwał. Państwo otrzymaliście cztery, ale pan dyrektor jeszcze po konsultacji ze mną stwierdził, że ta jedna, tylko że ja nie wiem, czy państwo macie podaną? Dobrze, tylko że ja odczytam, jakie bym chciał wprowadzić do porządku obrad. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2022. To by była pierwsza. Druga uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. I trzeci projekt, uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. I jeśli pan przewodniczący pozwoli, to uzasadnienie, dlaczego trzeba te uchwały wprowadzić. Poproszę. Chcielibyśmy pana dyrektora. Do dnia dzisiejszego obowiązuje ustawa o dożywianiu określająca podwyższone kryterium dochodowe wyższe niż w ustawie o pomocy społecznej. Kryterium z ustawy o dożywianiu na lata 2006-2013 określała, że pomoc finansowa na dożywianie, na udzielanie posiłków albo opłacanie posiłków w szkołach przysługuje osobom, których dochód na rodzinę nie przekracza ustalone z pomocy społecznej kryterium podwyższone na mocy tej ustawy do 150%. W związku z tym, że ta ustawa nie została przedłużona, ani nie została podjęta nowa ustawa, w związku z tym dożywianie w 2014 i w latach następnych będzie się odbywało na mocy ustawy o pomocy społecznej, gdzie jest określone kryterium dochodowe w wysokości 100%. Rada Gminy w ramach swoich kompetencji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, może podwyższyć kryterium dochodowe w celu przyznawania na zasiłki celowe bądź zasiłki okresowe. W związku z tym wniesienie w dniu dzisiejszym tejże uchwały pozwoli na objęcie, po pierwsze, dożywianiem dzieci w szkołach od 2 stycznia bądź od 7, zależy od kiedy rozpoczną rok szkolny, ale generalnie od dnia 1 stycznia, nie pozostawiając tego tylko w kwestii gminy. Bo otóż niepodjęcie tejże uchwały spowoduje, że te dzieci będą mogły otrzymywać tą pomoc w formie zasiłków, ale
przypadkach rodzin, w których jest kryterium wyższe niż w ustawie o pomocy społecznej, czyli wyższe niż te 100%, musiałyby być finansowane ze środków własnych bądź gminy, bądź rodziców. Stąd wniesienie tejże uchwały o podwyższenie tego kryterium, co należy do kompetencji Rady. Druga uchwała powiadająca o programie osłonowym pozwoli na objęcie dożywianiem w szkołach dzieci bez wydawania jakichkolwiek decyzji administracyjnych. Jest to program osłonowy. Identyczne rozwiązanie dotychczas znajdowało się w tej ustawie o dożywianiu, która obowiązywała, tak jak powiadam, do dnia dzisiejszego. Ten program osłonowy pozwoli na to, że tak jak jest napisane w tejże uchwale Rady Miejskiej, dziecko wyrażające chęć zjedzenia posiłku w szkole zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły bądź pedagogowi i bez żadnej decyzji ten posiłek jest przyznawany i jest opłacany przez gminę. Przyjęcie tychże trzech uchwał nie powoduje żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych ze względu na to, że my mamy w budżecie i tak przewidziane środki na wkład własny, bo w dalszym ciągu będzie w latach 2014-2020 funkcjonował program dożywiania bez umocowania ustawowego dodatkowego, tylko na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Pozwoli to na uzyskanie dodatkowych środków z budżetu państwa w zależności od wydatkowanych środków. My możemy uzyskać w chwili obecnej przy wkładzie własnym, który jest zabezpieczony w budżecie, przewidywanym budżecie na 2014 w wysokości 300 tysięcy złotych, możemy maksymalnie otrzymać 1 200 000 złotych, minimalnie przy wkładzie takim ustawowym 40% 450 tysięcy złotych. Muszę powiedzieć, że miasto Ostróda jako jedno z niewielu ze 116 gmin w województwie, jako jedyna, i to z pełną odpowiedzialnością twierdzę, jako jedyna, posiada pełne dożywianie w szkołach podstawowych, posiłki dwudaniowe. Z tego też względu, ponieważ program dożywiania nie dotyczy tylko faktu samego spożywania posiłków, ale też prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki żywieniowej, kształtowania pozytywnych postaw, więc my mamy prawo jako gmina występować o zwiększone dotacje z budżetu państwa i z tego też względu liczymy na to, że przy przyjęciu tego kryterium, przy ustaleniu, objęciu pomocą wszystkich osób potrzebujących, otrzymamy maksymalną dotację z budżetu państwa w wysokości 1 200 000 złotych, która będzie dofinansowaniem tego zadania, bo co jedno nie powiedziałem na początku, dożywianie jest zadaniem obowiązkowym gminy i udzielanie pomocy w tym zakresie jest zadaniem obowiązkowym gminy. Przepraszam za tak wprowadzenie tak późne, ale dopiero do 10 grudnia istniał projekt o ustanowieniu ustawy na 2013 rok. Ta ustawa jednak nie weszła w życie. W związku z tym ministerstwo zamieściło na swoich stronach internetowych dnia 23 grudnia, dopiero 23 grudnia, wskazówki jakby sugerujące wyjście z tej patowej sytuacji, jaka powstała w chwili obecnej. Nie ma nowej ustawy, obowiązuje ustawa o pomocy społecznej, która powiada o niższych kryterium. My mamy jako gmina prawo do podwyższenia. Te wskazówki wskazują na zastosowanie tych przepisów, które są w ustawie o pomocy społecznej. Rada Gminy, reasumując, Rada Gminy ma prawo do podniesienia kryterium dochodowego i jest to zgodne z prawem, nie wiąże się z dodatkowymi środkami, ale z kolei pozwoli na uzyskanie zwiększonej dotacji z budżetu państwa na dożywianie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Czyli proszę bardzo, jeszcze pani radna Maja Chorostowska. Dzień dobry. Panie dyrektorze, ja mam takie pytanie. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam. Bez żadnej decyzji administracyjnej każdy uczeń, niezależnie od tego, jakie dochody posiadają jego rodzice, tak, może podejść i poprosić o darmowy obiad. Dobrze zrozumiałam? W szkole? Tak. Przy czym ilość tych, tak jak jest w uchwale napisane, ilość tych dzieci nie może przekraczać 20% ogólnych ilości dzieci dożywianych na terenie gminy.
uprawnionych do korzystania. A ja mam pytanie, czy będzie nad tym jakaś kontrola? Chodzi mi o, ja nie mówię akurat o dzieci, ale powiedzmy, że rodzice mogą mieć dziwne pomysły. Czy nie będzie dochodziło do nadużyć, że osoby, które powiedzmy teoretycznie, moralnie nie powinny z tego korzystać, mimo wszystko skorzystają? Nie, takie rozwiązanie egzystowało już 8 lat i nie można mówić o nadużyciu w formie, jeżeli dziecko wyraża chęć zjedzenia obiadu. Dotyczy to kwestii bardzo delikatnej. Z różnego powodu nie są, wprowadzono ten zapis w ustawie, był dotychczas i to obowiązywało przez 8 lat. Teraz będzie obowiązywało, po podjęciu przez państwa oczywiście, jako prawo lokalne. Tu nie mówi się o żadnym nadużyciu, tu się mówi o dzieciach, które wyrażają chęć zjedzenia posiłku. Niemożliwość przeprowadzenia wywiadu i ustalenia sytuacji rodziny wynika z różnych powodów. Jak wynika z danych dotychczasowych, dzieci niekiedy tak, bądź dotyczy to rodzin rozbitych i trudna jest do ustalenia sytuacja materialna, bądź dziecko z różnych powodów nie chce, albo rodzice nie chcą korzystać z pomocy społecznej, a dzieci same podchodzą i mówią, że są głodne. Więc rozważanie, czy jakiekolwiek, w ogóle nie rozważamy takiej kategorii nadużycia, jeżeli dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku w szkole, ciepłego posiłku. To trudno jest mówić, przy czym jest rama ograniczona do 20% dzieci dożywianych w ten sposób. I dyrektorzy szkół sporządzają listy tych dzieci. Te oczywiście są to nie są anonimowe osoby. Lista tych dzieci jest sporządzana po to tylko, żeby na przykład nie zachodziło albo do zbiegu tych samych okoliczności, na przykład no, dziecko ma przyznane decyzją i jeszcze raz zgłasza się przykładowo. Nie, ta lista dzieci jest i my mamy tą listę, ta lista dzieci jest znana. Jest ustalana oczywiście sytuacja, dlaczego to nie jest tak pozostawione tak samemu sobie. Nie jest to pozostawione, że dziecko samo przez siebie tylko wyraża chęć. Jest ustalana oczywiście ta sytuacja, no z różnych powodów. W większości to są z rodzin rozbitych bądź niechcących skorzystać z pomocy społecznej, a dziecko wyraża chęć zjedzenia tego posiłku. No właśnie, tylko o to mi chodziło. Czy będzie jakaś kontrola nad tym, tak? No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przystąpię. Proszę bardzo. Dyrektorze, jedno pytanie. A jak przekroczy te 20%, co wtedy? Nie może Rada, jeżeli ta ilość, no tak. Pytanie zasadnicze, no bo jeżeli przekroczy, to co, to wtedy temu dziecku mamy odmówić? Tak. No dobrze. Bo rozmawialiśmy, pan zadał bardzo dobre pytanie, bo nieraz rozważaliśmy, jak przy istniejącym dotychczas takim sposobie, co to oznacza 20% na terenie danej szkoły, czy na terenie całej gminy. Może być tak, że w żadnej szkole żadne dziecko nie korzysta, co uprawnia jakby pozostałe szkoły do korzystania z tej puli. Jest to co miesiąc monitorowane i tak jak te listy przychodzą do nas, tych dzieci, to co miesiąc jest monitorowane. No teoretycznie przy przekroczeniu tej puli 20% gdzieś musi być przeprowadzane ostre, że tak się wyrażę, cięcie. Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tych projektów uchwał? Pierwszej, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do naszego porządku obrad? Ja bym proponował jako tutaj punkt 10. Proszę o głosowanie. Panią sekretarz, proszę o przeliczenie. Jednogłośnie, czyli stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 10.
I w każdej uchwale proszę spojrzeć na, jeżeli chodzi o trzecią, jest mała autopoprawka, że uchwała wchodzi zamiast tego tekstu, który widnieje, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014. Z tą autopoprawką w paragrafie trzecim, gdzie jest tekst inny. We wszystkich trzech, jeżeli tamte też przegłosujemy. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Proszę o głosowanie. Również jednogłośnie dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony jako punkt 11. Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywienia na lata 2014-2020, oczywiście też z tą autopoprawką, którą odczytałem. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały? Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do naszego porządku obrad jako punkt 12. Przechodzimy do, czy są jeszcze jakieś sprawy odnośnie punktu trzeciego, ewentualne zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu 46 sesji Rady Miejskiej w Ostródzie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 46 sesji Rady Miasta? Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosami 13 za, 8 przeciwnych protokół z 46 sesji został przyjęty. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 47? Co? Przepraszam, oddaję. 13 było za, przeciwnych 0, przy 8 wstrzymujących. Protokół został przyjęty. Następny protokół 47 sesji Rady Miejskiej w Ostródzie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? 13 za, 8 wstrzymujących. Stwierdzam, że protokół 47 sesji Rady Miejskiej w Ostródzie został przyjęty. Przystępujemy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostródy na lata 2013-2024. Proponuję to powiązać również z punktem 6. Jeżeli chodzi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2013, proszę o zreferowanie tematu panią skarbnik. Proszę bardzo. Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 wynikają przede wszystkim w roku 2013 ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 99 170 zł i 33 grosze oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 883 239 złotych i 13 groszy. Na skutek zmian wynik budżetu zmienił się o kwotę 784 068 złotych i 80 groszy i wynosi 2 497
1752 zł i 50 groszy. W związku z powyższym spłaty rat kredytu w roku 2013 zwiększa się o kwotę 784 068 zł i 80 groszy i wynoszą 11 709 76 zł i 61 groszy. Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2018 oraz zmniejsza się spłaty rat kredytów w roku 2018 o kwotę 784 068 zł i 80 groszy. Jeśli chodzi o te zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, wynikają ze zmian w budżecie. Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2013 rok to zmniejszenie planu dochodu o kwotę 104 196 zł i 33 groszy i zmniejszenie planu wydatków o 888 265 zł i 13 groszy. W zakresie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 140 803 zł i 63 grosze. W tym w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150 tysięcy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W dziale 710 działalność usługowa zwiększenie o kwotę 35 688 zł, w tym zmniejszenie planu o kwotę 20 tysięcy z tytułu wpływów z usług oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 688 z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2012. W dziale 750 administracja publiczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 355 295 zł i 33 groszy z tytułu nieotrzymania planowanej dotacji z rozliczenia projektu Ostróda 2012. W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan o kwotę 517 tysięcy, w tym zwiększenie planu z tytułu podatków od nieruchomości o kwotę 600 tysięcy złotych, zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 18 tysięcy, zmniejszenie planu z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 40 tysięcy, zmniejszenie planu z tytułu odsetek od nieterminowych płat z tytułu podatków i opłat 25 tysięcy. W dziale 801 oświata zwiększa się dochody o kwotę 93 411 zł z tytułu przyznanej subwencji na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przychodzących na emeryturę. W zakresie dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 245 tysięcy z tytułu niezrealizowanych sprzedaży składników majątkowych. W zakresie wydatków bieżących proponuje się zmniejszenie o kwotę 764 595 zł i 13 groszy na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013. W dziale 600 transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 800 zł. W dziale 630 turystyka zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84 876 zł i 42 grosze. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 tysięcy złotych. W dziale 750 administracja publiczna dokonuje się przesunięcia kwoty 2590 w obszarze paragrafów wynikających z realizacji zadań zleconych oraz dokonuje się zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dokonuje się przesunięcia w obszarze paragrafów wynikających z realizacji zadań zleconych. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa dokonuje się zmniejszenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W dziale 757 Obsługa Długu Publicznego dokonuje się zmniejszenia w kwocie 99 tysięcy złotych, w tym zmniejszenie w kwocie 50 tysięcy z tytułu zabezpieczenia środków na wypłatę odsetek od kredytów bankowych oraz dokonuje się zmniejszenia zabezpieczenia środków w kwocie 49 tysięcy na wypłatę prowizji z tytułu emisji obligacji. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 316 296 zł na podstawie przewidywanego wykonania. Zmiany wynikają głównie z zabezpieczenia planu finansowego w rozdziałach 80-103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz 80-104 przedszkola, a następnie otrzymania na ten cel dotacji celowej. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmniejszenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę 7700 zł, natomiast w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 7220 zł w związku z zabezpieczeniem 20% środków własnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
W dziale 900, przepraszam, gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 203 389 zł 72 grosze na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2013. W dziale 926 kultura fizyczna dokonuje się zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W planie wydatków majątkowych proponuje się zmniejszenie o kwotę 123 670 zł, w tym w rozdziale 700 gospodarka mieszkaniowa. W związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Garnizonowej w kwocie 100 000 zł oraz zadania wykup gruntów w kwocie 23 670 zł. Proponuje się dokonanie w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych. Dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 26 165 zł w szkołach podstawowych oraz o kwotę 6 100 w gimnazjach. Zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych wynika z uzyskania środków z tytułu wynajmu pomieszczeń, większej ilości wpłat za obiady. Zwiększenie dochodów w gimnazjach wynika z otrzymanych wpłat za wynajem pomieszczeń. Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik co do zmian w budżecie? Proszę, pani radna Jankowska, potem pani radna Rutkiewicz. Pani skarbnik, ja się chciałam zapytać o ten dział 750. Tam się zmniejszyło o 355 295 zł i 33 grosze z tytułu nieotrzymania planowanej dotacji. Jaki był powód, że myśmy tej dotacji planowanej nie otrzymali? Rozliczeniem donacji zajmuje się Biuro Promocji w Urzędzie Miasta. Do połowy miesiąca był ostateczny termin, który mógłby gwarantować wypłatę dotacji do 30 grudnia, bo to była ostatnia transza z Banku Gospodarstwa Krajowego. Niestety przyszły kolejne poprawki do uzupełnienia, które nie dało się w tym czasie uzupełnić i niestety w związku z tym nie otrzymaliśmy tej dotacji. A jakie będą konsekwencje z tego, że Biuro Promocji nie wywiązało się? Szanowni Państwo, no takie oto, że nie wykonaliśmy dochodów i te dochody będą wykonane w przyszłym roku. Oczywiście jest to według mnie zaniedbanie pracownika i konsekwencje będą, na razie były słowne, a później zobaczymy, jak będzie się dalej ta osoba wywiązywała z postawionych mu zadań. No, no to jest dla nas przykre, bo szanowni Państwo, no powinniśmy co najmniej w tym roku odzyskać, no rozumiem, nie całą może kwotę, około 1 200 000, no ale co najmniej 600. No tak nie odzyskaliśmy nic, a projekt się skończył. No i tak to wygląda. Pani Ania Rutkiewicz, potem radny Stasiulewicz. Tak, ja w tym samym temacie miałam zadać pytanie. Dziękuję. Proszę bardzo, panie radny. No ale to rozumiem, że te pieniądze są do odzyskania w przyszłym roku. 355 tysięcy tam, tak? Rozumiem. W sumie milion? No ja rozumiem, ale tu się zmniejsza 355. Tak. No, bo zmniejszaliśmy o 600. No, rozumiem, że to ta kwota wpłynie w przyszłym roku. Tak. Radny Orzechowski, proszę bardzo. Tu w tych zmniejszeniach zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dlaczego to zostaje zmienione? Tak z ciekawości pytam, być może nie ma to znaczenia większego, ale... Dokonaliśmy po prostu przeliczenia takiego na podstawie rzeczywistego zatrudnienia, tak? I stąd wynikają zmniejszenia. Czy są jeszcze pytania do pani? Proszę bardzo, radna Bilińska. W nawiązaniu do uchwały, która ma być dzisiaj nam przedstawiona w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy, brak jest korespondencji w paragrafie 5, rozchody w wysokości 11 709 076 i 61 groszy do paragrafu 6, limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na. Podaje pani sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 7 000 000 zł. To jest błąd. To jest błąd. W projekcie budżetu, niech pani nie kiwa, w projekcie budżetu jest poprawnie napisana kwota, ponieważ kwota rozchodów i kwota w tym paragrafie 6 powinna być taka sama. I dlatego moje pytanie jest następujące. Czy zrobimy przerwę i pani to poprawi, czy będzie pani się upierała i będziemy głosować coś, co jest niezgodne z przepisami?
musimy mieć limit zobowiązań na zaciągane, tak? Czyli to jest te 7 milionów złotych. Natomiast w projekcie budżetu na 2014 rok było w ten sam sposób sformułowane i dostaliśmy pozytywną opinię z uwagą. I uwaga dotyczyła właśnie tego sformułowania, że skoro finansujemy to z nadwyżki, nie musi być absolutnie tego sformułowania. Takie pouczenie było. Ale chyba pani nie rozumie, ja nie mówię o nadwyżce, tylko mówimy o tej kwocie 11,709, pani skarbnik. Cytuję, limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 milion złotych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 7 milionów złotych. Brak jest, prawda, tej korespondencji z paragrafem 5, który bezpośrednio wynika z artykułu 212 ustawy o finansach publicznych. Artykuł 89 i 90 tejże samej ustawy, stanowiącej podstawę funkcjonowania oczywiście finansów naszej jednostki samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, brak jest 4 709 zł 076,61 groszy. W związku z tym myślę, że należy to poprawić. Ale to są limity zobowiązań i my 7 milionów zaciągamy zobowiązań po to, żeby spłacić kredyty. A więcej zobowiązań nie zaciągamy na spłatę kredytów, tylko idą z wolnych środków i z nadwyżki. Przecież poprzednia uchwała wyglądała w ten sam sposób i nadwyżka i spłaty kredytów było na 10 milionów i Regionalna Izba Obrachunkowa nie uchyliła tej uchwały, więc sformułowanie jest identyczne jak w poprzedniej uchwale. Znaczy to jest przepisane sformułowanie, nie upierając się przy tym, natomiast w projekcie budżetu jest prawidłowo zapisany zapis. I co, i tam też jest nadwyżka? Też pani tam ma nadwyżkę? W projekcie budżetu jest nadwyżka i właśnie jest z uwagą przecież opinia. Trzeba poszukać tą najwyższą. To trzeba spojrzeć na inne uchwały innych samorządów. Tak. I w tych uchwałach innych samorządów, między innymi gminy wiejskiej Ostróda, jest prawidłowy zapis. Dlatego myślę, że należałoby się zastanowić, skonsultować tutaj z prawnikami i ewentualnie poprawić. Także ja tłumaczę, w projekcie budżetu był ten sam zapis, tak? Były limity zobowiązań, było 1 milion złotych. Możemy przynieść. Nadzór wojewody jest. Proszę bardzo, tu są jeszcze pytania co do zmian. Radny Stasiulewicz, proszę bardzo. Ja, panie burmistrzu, cały czas apeluję o to, żeby wydatki bieżące obcinać. Dlatego, że mogłoby to skutkować zmniejszeniem ilości zaciąganych obligacji. To jest raz. Na poprzedniej sesji pani radna Milińska powiedziała, tu zrobiła wywód, z którego wynikało, że no można byłoby te 1 400 000 oszczędzić pieniędzy. To jest raz. Dwa, że dowiedziałem się, że zdążył pan burmistrz już tutaj zrobić szuszady w urzędzie, powołał nowych kierowników funkcyjnych z dodatkami funkcyjnymi i mam pytanie do pana burmistrza, czy to prawda? Czy prawdą jest, że średnia wysokość dodatku funkcyjnego dla tych 5 kierowników wynosi 1500 zł brutto miesięcznie? Bo to jest tak słyszałem, bo to byłoby proste, że się tak wyrażę, już zaciągnięcie nowych zobowiązań, zwiększenie wydatków. I to jest, czy to prawda jest? Bo ja chciałem powiedzieć, panie burmistrzu, że średni dochód na mieszkańca w Ostródzie jest 1200 zł według stawek, według GUS-u. Także to w tej chwili 1500 razy 5 razy 12 to jest 90 tysięcy złotych i to jest tylko dodatek funkcyjny do pensji. Czyli zwiększył się, no nie wiem, fundusz płac, czy nie wiem kto to dostał, ale 5 etatów funkcyjnych, 5 dodatków funkcyjnych poszło. I jeżeli to jest nieprawda, to proszę to skorygować. Jeżeli tak, to proszę powiedzieć, czy to jest rzeczywiście te 1500 zł właśnie zwiększył pan wydatki w dodatkach funkcyjnych. Panie radny, szanowna rado, otóż tak, te wszystkie sprawy związane z reorganizacją nie spowodowały żadnego zwiększenia, a w ciągu roku
w stosunku do roku 2012 z płacowych wydatków zdjęliśmy w urzędzie 600 tysięcy złotych, około, bo tam nie będziemy tam, około 600 tysięcy złotych, a te wszystkie sprawy reorganizacyjne, co jest pewne, są mniejsze wydatki aniżeli w poprzedniej strukturze. I na pewno poza tam drobnymi zmianami te wydatki naprawdę nawet zmniejszono, z tego względu, że my nie zatrudniamy od jakiegoś czasu już ludzi, tylko przesuwamy wewnętrznie i szczegółowo najwyżej możemy przedstawić, ale na pewno nie po 1500 zł. Generalnie zmniejszyła się ilość wydatków po reorganizacji. No to tak, rozumiem, że pytanie było, czy prawdą jest, że około 1500 zł brutto jest średni dodatek funkcyjny. To jest jedna kwestia. Druga, panie burmistrzu, to jest tak. Jeżeli robi pan oszczędności na płacach, bo tak jak pan powiedział, w funduszu płac, bardzo chwalebne, bo myślę, że trochę przerostu być może w urzędzie jest. I teraz, jeżeli pan zwiększa wydatki, no to traci pan oszczędności. No jak zwał, to zwał. Być może, że pod koniec pana kadencji okaże się, że jest delikatny wzrost funduszu płac, te 10%. Tak może być. I można powiedzieć, że no nic się nie stało, bo w końcu fundusz płac wzrósł tylko niewiele. Ale mnie chodzi cały czas o to, żeby zmniejszać wydatki bieżące. Więc jeżeli pan zmniejszał fundusz wynagrodzeń i w sposób zasadny, czyli pracownicy nic na tym nie stracili, no to w porządku, ale to oznacza, że teraz część pracowników, konkretnie 5, w nowych tworzonych referatach dostało dodatki funkcyjne, czyli zwiększył się fundusz wynagrodzeń o te 90 tysięcy złotych rocznie. Tak to rozumiem. Panie radny, powiem panu tak, szczegółowo panu przedstawię te wyliczenia, ale one z tego, co dzisiaj już wiem na pewno, bo tak żeśmy liczyli, te zmiany na stanowiskach kierowniczych i reorganizacja spowodowała zmniejszenie na pewno. Nie chcę mówić o kwotach, bo tu nie wiem, czy to jest duża, czy mała, ale zmniejszenie. I obiecuję tu panu dzisiaj, można to zapisać, jak to część radnych mówi, że do protokołu, ale to jest nagrywane, że na pewno w płacach w przyszłym roku zaoszczędzimy. Jeszcze zaoszczędzimy. Nie wiem ile i panie radny, powiem panu, no nawet z tego, co tu pan, przed chwileczką pani skarbnik mówiła, wydatki bieżące, gdzie można, to tak, zmniejszenie w jednym miejscu chyba tylko. Także próbujemy szukać co tylko można. Na pewno jest to niewystarczające, ale bo jak będziemy przedstawiać przy projekcie budżetu, szanowni państwo, myślę, wydaje, że po raz pierwszy, naprawdę jestem tyle lat w samorządzie, będzie wyjawiona państwu taka, ja nie mówię, że tam poprzednio ktoś kłamał, tylko że te nasze dochody były wyjątkowo naciągane, natomiast tutaj szczera informacja i na pewno nie będzie takich rzeczy, że my się, jak pani skarbnik rozpoczęła swoją pracę w naszym urzędzie, to powiem kolokwialnie, nie mogliśmy się z tym wszystkim połapać. Także panie radny, obiecuję, że naprawdę będzie to mocno uporządkowane i będzie przedstawiane tak, jak właśnie przedstawiała przed chwilą pani skarbnik, z pełną odpowiedzialnością, konsekwencją i wiedzą, co się w tych sprawach robi. Ponieważ przez ostatnie 2 lata był totalny bałagan, wręcz gdyby nie to, że odbyło się referendum i w naszym samorządzie objął funkcję pan Bojarski, który uporządkował to, już żeśmy nie płacili rachunków i są pewne konsekwencje, że ze względu na opóźnienie w terminach płatności musimy płacić odsetki, które są naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Proszę bardzo, jeszcze. Ja tak powiem, bo to tak wygląda pięknie, że aż mnie serce prawie że rosło. Ale to tak przypomniały mi się czasy, ponieważ jak pan przed sesją burmistrz powiedział, że już jestem wiekowy facet, to przypomniało mi się, jak za
czasów słusznie minionych było tak, że średnia cena, ceny w kraju spadły o 50%, bo lokomotywy zmniejszała się cena o 80%, a chleba tylko o 30 razem, czy 45, o 50% spadły, bo lokomotywy więcej, a chleb mniej, poszedł do góry. Także to jest taka żonglerka. Ja zadam pytanie. Panie burmistrzu, czy pan zrealizował budżet pana burmistrza Bojarskiego? Bo ja się zgadzam, to był bardzo dobry burmistrz, dlatego że w tym okresie przygotował budżet. Bo ja odnoszę wrażenie, że ten budżet, który był pana burmistrza Bojarskiego, został przez pana puszczony luźno. I niestety oszczędności poszły sobie. Skutkiem tego były obligacje, różne inne takie korowody tutaj. I teraz ja podejrzewam, że nowy budżet też będzie tak samo, bo wie pan, panie burmistrzu, jeżeli byłoby tak, że pan jest taki otwarty. Na początku swojej kadencji powinien pan przedstawić bilans otwarcia. Wszystko nam tutaj powiedzieć oraz mieszkańcom. I wtedy moglibyśmy mówić. Natomiast jeżeli pan opowiada, że wszystko będzie pięknie cacy, to ja to słyszę już od ponad roku i nic się takiego nie działo. No. I wszystko. I to jest taka prawda. No. Ja pana rozumiem, że ma pan bardzo dobre samopoczucie, ale ja nie widzę, żeby ten budżet był aż tak prowadzony rewelacyjnie. Panie radny, naprawdę, tak jak tu pani skarbnik odpowiada, jeśli bo wszyscy wiemy, zawyżone były dochody. Naprawdę, no przecież państwo obserwowaliście przez cały rok. To, że czy taki piękny, ja nie mówię nic piękny, cały czas podkreślam z tym bilansem otwarcia, to jest prowadzony ten bilans otwarcia przez okrągły rok z tego względu, że co nie dotkniemy, to bieda. Co nie dotkniemy, to tak. Dochody niezrealizowane, wydatków coraz więcej. Co się ucieszymy, że jakaś zmiana, panie burmistrzu, jak się to, przez służby swoje jestem informowany i co? Dochody większe? Nie, panie burmistrzu, wydatki. I co dalej? Przez cały rok państwo, żeście to obserwowali. Naprawdę to, że uporządkował pan Bojarski, to jest fajnie i chwała, ale w projekcie budżetu, żeby się to wszystko pospinało, a okazuje się, że się nie spinało z tego względu, że to akurat tu ja pana Bojarskiego, broń Boże, nie oskarżam, ale jak można było wskaźniki indywidualne pokazywać dla gminy, jak według umów wynikało coś innego, a teraz, aniżeli to co mówiły wskaźniki. Dlatego, szanowni państwo, tutaj uporządkowaliśmy, tu również podziękowania szanownej Radzie za to, że żeśmy się tutaj sprzeczali, wyliczaliśmy i teraz postanowiliśmy, że te wskaźniki nie będą przekłamane. Naprawdę. Taki mamy zamiar. Tylko nie ukrywam, że czekają nas oszczędności i to duże wydatków bieżących. Bo jeśli dokonamy wydatków bieżących, to po prostu na majątkowe pieniążków troszeczkę będzie. Pani radna Bilińska, proszę bardzo. Nie sposób się zgodzić z pana odpowiedzią, bo odpowiedź, którą pan udzielił dla radnego Stasiulewicza, jest po prostu, mija się z prawdą, panie burmistrzu. To pan rozrzutnie zwiększył wydatki bieżące o 1 300 000 zł. Doskonale pan wie, gdyby pan ściął o taką kwotę wydatki, o tyle mniejszy byłby pobór obligacji, tak jak powiedział kolega. Druga kwestia. Opowiada pan o kredytach, o poprzednikach i reszcie. A cóż pan zrobił, emitując kolejne zobowiązanie w wysokości 7 milionów z kosztami, które będą wynosiły 10 milionów? Nie pochylił się pan w żadnym wypadku na rozciągnięciu harmonogramów spłaty kredytów, które już były i takiej informacji my nie uzyskaliśmy. Czy były rozmowy prowadzone z bankami? Muszę poczekać, bo pan burmistrz jest zajęty. Panie burmistrzu, ja się bardzo dziwię panu, może pan zapisuje, że nie rozmawiał pan z bankami na temat rozciągnięcia mimo wszystko rat spłat kredytów, bo każdy bank, tym bardziej dla jednostki samorządu terytorialnego, poszedłby na rękę i takowe rzeczy miałyby miejsce, z tym, że po prostu państwo obudziliście się 15 listopada i niestety zabrakło czasu i pomysł obligacji nie był najlepszym pomysłem. Opowiadanie w tej chwili, że pan tnie wydatki, to są wierutne kłamstwa, bo te wydatki, które pan tu wskazuje, to jest 800 tysięcy. Ja tylko pani wskazałam 1 400 000 rzeczywiście. Można by ich było znaleźć więcej,
ale trzeba było robić to sukcesywnie przez cały rok. Nie odbyłoby to się kosztem pracowników, tak jak pan próbuje straszyć zwolnieniami i resztą. Nieprawdą jest również, że nie zatrudniał pan osób do Urzędu Miejskiego w ciągu swojej kadencji tego roku. Także proszę nie opowiadać. Myślę, że mieszkańcy nas słuchają, potrafią wejść na BIP, potrafią znaleźć informacje o naborze i doskonale będą wiedzieli, kto został przyjęty, w którym miejscu i gdzie i za jaką kwotę. To myślę, że już my jako radni złożymy interpelację, żeby wyjaśnić te 5 referatów, jaki to jest koszt tego wszystkiego. I do pana pytanie, panie burmistrzu. Czy prawdą jest, że księgi rachunkowe będą zamykane przez osobę, która jest już na emeryturze, na umowę zlecenie? Proszę odpowiedź. Jeżeli chodzi o tą osobę, z nikim nie podejmowałam rozmów, także nie mam pojęcia, skąd takie pomówienie. To nie chodzi o pomówienie, ja tylko zadałam pytanie, pani skarbnik. Nie, nie będą. Czy te 2 referaty, które dodatkowo się znalazły u pani w strukturze, nie wystarczą na zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2013? Panie burmistrze, proszę, tak? Pani radna, szanowni państwo, no pozwólcie nam pracować, naprawdę. Naprawdę mamy tak dużo pracowników, tak dużo dobrych pracowników, którzy pracują i proszę nas nie sprawdzać, kto co tam liczy. No jejku, no nawet jak pani emerytka będzie coś zamykała, no to przecież to za to wszystko odpowiada. No ja nie wiem, skąd takie informacje. No ja bym chciał znaleźć źródło, że pani mi podpowiedziała, gdzie ten bank takiej informacji pani ma, to ja bym z chęcią skorzystał i wtedy byśmy na wszelki wypadek pewne rzeczy, no nie wiem, ale tu jest funkcjonuje to dobrze, jak nie dobrze, to poprawiamy i proszę nie straszyć, że jakieś zatrudnienia, bilans otwarcia ktoś mi zrobi, a proszę robić, no proszę, szanowni państwo, no skoro było 100 ileś osób, a jest ktoś, no to jak można powiedzieć, że 102 jest po prostu więcej niż 100, no to jest po prostu, 102 jest więcej, ale tak. Bo szanowni państwo, skoro 100 pracowników, było 106, a jest 100, no to jakbyśmy nie patrzyli, po prostu to zatrudnienie zostało zmniejszone. No. Czy są jeszcze? Tylko chciałam, tak? Na sekundę. Jeżeli chodzi o banki, to co pani proponuje, tak jak już mówiłam na poprzedniej sesji, ja podejmowałam rozmowy z bankami i banki, podejrzę z jednego, mam nawet informację pisemną, że absolutnie nie wyrażają zgody nawet na rozterminowanie, ponieważ jest to niezgodne z prawem zamówień publicznych. Banki zgadzały się tylko na zamrożenie, powiedzmy, spłat na rok 2014, co skutkowałoby, że w roku 2015 byłyby te kredyty jeszcze o ponad 1 000 000 zł wyższe, więc oczywiście nierealne do spełnienia wskaźniki z artykułu 243 i nie było sensu podejmować dalszych prób, ponieważ to nie dałoby dla nas konsekwencji działania zgodnie z prawem. Po to zostały wzięte obligacje, żeby wyprowadzić sytuację finansową gminy i żeby można było działać i nie przekłamywać wieloletniej prognozie finansowej, i którym wyznacznikiem jest dla nas najważniejszym teraz artykuł 243 i do tego cały czas dążę, żeby to było zgodne z naszymi możliwościami i z naszymi harmonogramami kredytowymi. Dziękuję. Może jeszcze adwocem, tak, dla pani. No właśnie, artykuł 243 zostawi pani już w spokoju. Każdy bank rozciągnie pani ratę kredytów, zwłaszcza BGK i każdy inny, który refinansował inwestycje. Pani zaciągnęła obligacje na spłatę kredytów, ale te kredyty, które pani spłaca, to są w 2014, już w 2015 robi się ciasno, a w 2016 już nic nie ma z tych pieniędzy śladu. Nadwyżka, którą pani sobie zostawia, to jest kwota 2 600 000 zł. Więc proszę się zastanowić i nie opowiadać o wskaźnikach, bo żeby zrealizować wskaźnik, trzeba było po prostu zakręcić kurek wydatków bieżących. Tak, panie burmistrzu, tak, tak, pan nic nie zrobił. No ale pan nic nie zrobił, pan tylko potrafi zaciągać świeże długi i wszystko. Nic pan, innowacyjności żadnej nie odkryliśmy, nie zauważyliśmy. Rok temu pan jako pierwszy się zdeklarował, że pan będzie spłacał kredyty. Dlatego przy udzieleniu panu absolutorium nasz klub głosował za. Natomiast w ciągu roku tak po prostu przekonwertował pan swoje myślenie, że zaciąga pan 10 milionów świeżego długu. Panie przewodniczący, jeszcze ale chyba już ostatni raz na ten temat będę mówił. Szanowni państwo,
to te obligacje są na spłatę wynikające z umów kredytowych, które zaciągnięto lat temu, kilka jeszcze przede mną. I to jest cała prawda, szczera prawda i tylko prawda. I dajmy już temu spokój, bo tutaj nic nie odwrócimy. No, nie, nowych kredytów nie zaciągnęliśmy. Wskaźnik tegoroczny, no proszę bardzo, pani tak umie liczyć, niech pani porówna wskaźniki 2011, 12 i 13 i niech pani powie, który jest najkorzystniejszy. No proszę, niech pani powie, który jest najkorzystniejszy ze względu na ten spełnienie tego warunku. Żeby panu wejść w słowo, panie burmistrzu, mogę? Pan pyta, który jest najkorzystniejszy. To ja powiem panu, na pewno zaciągnął pan dług. Dług. Niech pan po prostu się tego nie wstydzi powiedzieć, że 10 milionów to jest ad konto pana Czesława Najmowicza, burmistrza, zaciągnięty dług. I to obciąży mieszkańców, bo to bezpośrednio przełoży się na podatki, opłaty lokalne, tudzież inne daniny publiczne. Jeszcze raz chcę podkreślić, są to z umów tego z bankami wynika. Czy naprawdę niech pani nie opowiada historyjek, że ja gdybym nabrałem tych kredytów, ja je spłacam. Po prostu jest ciągłość władzy, skoro taką sytuację zastaliśmy, trzeba było się ratować takim oto sposobem, żebyśmy mogli, bo ja się nie podpiszę pod wskaźnikiem, jakie do tej pory żeśmy, szanowna rado, uchwalali. To były przekłamane wskaźniki. Naprawdę, nie spełniały żadnych warunków. Dokładnie tak. Niech pani się nie dziwi, bo tak było. Radny Stasiulewicz, proszę. I kończymy. Panie burmistrzu, to jest tak. Chciałbym, żebyśmy się trzymali... Ale do uchwały ma być. Zaraz. Chciałbym, żebyśmy się trzymali konkretów. Panie burmistrzu, jak zwał, tak zwał. Czy jest to nowy kredyt? Czy obligacja? To jest to rolowanie długu, bo spłacamy 7 milionów kredytu, a będziemy spłacać obligacji 10. Czyli 3 miliony zwiększył się nas de facto dług. Takie postępowanie może się okazać, że za 2 lata trzeba wziąć, czy za 3, trzeba będzie wziąć 15 milionów, dlatego i kredytu, obligacji, dopóki nam ktoś będzie kupował. W pewnym momencie jest to tak zwana spirala długów, która doprowadza do tego, że dany kredytobiorca czy miasto nie jest w stanie regulować odsetek. I to oznacza, że jest bankrut, bo na spłatę kredytów bierze się nowy kredyt. Czy to jest kredyt w banku, czy to jest obligacja. Obligacje, jak pan sam burmistrz wie, bierze się bardzo łatwo, wystarczy w Radzie większość i dziękuję. Bank sprawdza niestety kredytobiorcę bardziej dokładnie i wszystko. Tutaj obligacje to tak, albo pan burmistrz dostanie chętnych na obligacje, albo nie. Nie ma chętnych, nie ma kasy. Wie pan, to jest tego typu, ale jak zwał, tak zwał. Bierze pan 7 milionów, a spłaca 10. W związku z tym zwiększył się nasz dług o 3 miliony. Mało tego, operacja została odwleczona w czasie, a powinien pan jako burmistrz ciąć wydatki bieżące, dlatego że nie ma innego wyjścia. Jeżeli zaciągamy kredyt, czy jak to nazwał, obligację na spłatę kredytu, to znaczy, że tak jak mówił pana zastępca, jak był radnym, rolujemy dług. I co do tego nie ma wątpliwości, no bo tak jest. Spłacamy 7, a będziemy spłacać 10. I mydlenie oczu, że my bierzemy i spłacamy kredyt tylko po to, no tak, spłacamy 7 milionów, ale mamy 10. No i dlatego cały czas apeluję, tnijmy wydatki bieżące. A w tym budżecie na 2013 tego nie zauważymy. I szanowni państwo, ja na to liczę, panie radny, że pozwolicie razem z szanowną radą będziemy te wydatki zmniejszać. I gwoli wyjaśnienia i takich szczegółów. Nie 3 miliony, tylko 2,5. To zawsze jest 500 tysięcy mniej. Tak, panie skarbnik? To jest tyle będzie nas kosztowało zaciągnięcie tego. Plus jeszcze tego. Inaczej, szanowni państwo, już jest to wyliczone, już podane, tak, ile to będziemy płacić. Teraz jeszcze pozwólcie mi państwo powiedzieć. I teraz nie ktoś będzie wykupował, tylko my od banku po prostu poprzez ten plan, jaki mamy, będziemy wykupować te obligacje, a nie tam ktoś będzie od nas je kupował. Radny Kowalski, proszę bardzo. Panie burmistrzu, a zwłaszcza pani skarbnik, ja mam pytanie w związku z tym, że zmiany w budżecie. Ale dostaliśmy nowy projekt uchwały odnośnie wydatków niewygasających. I tam jest zmniejszenie o 1 700 000. I teraz tak, po pierwsze, dlaczego,
a po drugie, czy to nie ma skutków w budżecie? No bo gdzieś wisi na 1 700 000, tak? Tak, musieliśmy niestety wycofać projekt zwiększenia oferty turystycznej, ponieważ tutaj w szczegółach to może pan burmistrz bardziej opowie. Nie było już możliwości jednak zawarcia umowy i żeby to było zgodne z przepisami. W związku z tym będziemy niestety zmuszeni oddać pieniążki do Urzędu Marszałkowskiego. Jest to kwota 864 tysiące złotych plus odsetki i te pieniądze nie zostaną w próżni, tylko pójdą na ten cel. No dobrze, to widzimy, widzę, że tu chyba jako pierwsi jesteśmy, myślę, że może i w Polsce, którzy nie zrealizowali, trzeba pieniądze oddać. No ale to jest nieudolność niektórych, jakby to powiedzieć, ludzi, którzy po prostu no, do tego doprowadzili, a konsekwencji widzę, że nie ma żadnych wyciągniętych z tego tytułu, chociaż nie tylko, akurat tu nie o jedną osobę tylko chodzi. Także no dobrze, to jest zdjęcie te 1 700 000 i teraz w budżecie jak to będzie wyglądać? No dzisiaj jest ostatni dzień, ewentualnie ta kwota zostanie dzisiaj oddana, to wtedy będzie skutkowała w tegorocznym budżecie. Natomiast jeśli nie dokonany zostanie dzisiaj przelew, pieniążki te zostaną jako wolne środki, będą przeznaczone w przyszłym roku na spłatę i naprawę z tego, co tutaj wstępnie zostało ustalone. Na początku zajmiemy się naprawą jednego statku. Reszta tych pieniędzy powinna na to wystarczyć, a potem sukcesywnie ewentualnie ten drugi statek. Dobrze, to jeżeli my mamy zająć się naprawą tych statków, to no po prostu nie wiem, można było zmienić sam tytuł, nazwę, bo i tak te pieniądze nam będą potrzebne w przyszłym roku. Zostaną jako wolne środki, tak? A na dzisiaj jako wolne środki. Tak, one zostaną jako wolne środki, na ten cel zostaną przeznaczone. Radny Orzechowski chciał zabrać głos. Chciałbym na chwilę wrócić do tych zaciąganych zobowiązań. To bardzo dobrze, że pan radny mówi, że nie należy spłacać, bo to jest sprawa oczywista, spłacać oczywiście następnymi kredytami, czy następnymi jakimiś zobowiązaniami, ale czy nie było 2 lata temu, rok temu, 3 lata temu wiedzy na ten temat, że tak nie należy czynić? Czy na przykład pan radny może nie znał tego kredytu, czy to było, przepraszam, tych budżetu i czy to było może utajnione, że zaciągane były kredyty no, o wiele większe i szły na spłacenie no, zobowiązań bieżących, a nie na to, żeby no, pomniejszać dług. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Jankowska. Kolega to chyba nie rozumie, na co były kredyty. Kredyty były brane na inwestycje i to wszyscy wiedzą, ale już też. Ja chciałam zapytać właśnie w tych wydatkach niewygasających. Tu mamy w punkcie 5 remont mola na jeziorze. Ale nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie. Zmiany w budżecie. Nie, no to się wiąże sprawy z budżetem. No jak to? To są wydatki niewygasające. Chciałabym się dowiedzieć, jaki będzie zakres, to już nie do pani skarbnik, tylko do pana Konopki, jaki będzie zakres robót w tej kwocie? Na 74 980 zł. W robotach budowlanych za kwotę 68 tysięcy złotych będzie wykonany remont prawego skrzydła mola patrząc od Grzybka. Za pozostałą kwotę 6800 zł zostanie zlecone opracowanie opinii technicznej dotyczącej całości konstrukcji pod częścią tą centralną, ponieważ zachodzi obawa, że tam też może być coś nie tak. Dziękuję bardzo. Ta kwota 83 tysiące to razem z materiałami budowlanymi, z robocizną, z projektem, ze wszystkim, tak? Skoro już nie ma pytań, przystępujemy do czytania projektu uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostródy na lata 2013-2024. Panie Przewodniczący, składam wniosek formalny o odczytywanie podstaw prawnych. Na dzisiejszej sesji. Nie. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za nieodczytywaniem podstaw prawnych? Proszę o głosowanie. Za 21. Nie ma sprzeciwu. Czyli nie odczytujemy podstaw prawnych. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostródy na lata 2013-2024. Na podstawie, tu podstawa prawna, Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową miasta na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf czwarty. Upoważnia się, punkt 1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3. 2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Wysoko rączki, proszę bardzo. Dwanaście za. Kto jest przeciwny? Siedem. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Nie liczyła się. No bardzo skromna pani. Stwierdzam, że głosami 13 za, 7 przeciwnych i przy jednej wstrzymującej się uchwała została podjęta. Dawaj następną. Przystępujemy do odczytania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2013 rok. Jesteśmy w punkcie 6. Na podstawie, podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 104 196,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 93 358 955,11 zł, 11 groszy, w tym a. dochody bieżące 86 543 968 złotych 59 groszy. B. Dochody majątkowe 6 814 986 złotych 52 grosze. Paragraf drugi, punkt 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 888 265 zł 13 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 90 861 202 złote 61 groszy, w tym a. wydatki bieżące 83 707 136 złotych 55 groszy. B. Wydatki majątkowe 7 154 066 złotych 6 groszy. Punkt trzeci. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 12 624 735 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie umowy o systemie oświaty i wydatków z nimi finansowanych dochody 1 731 277 zł. Wydatki 1 731 277 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2 497 752 zł 50 groszy przeznacza się na spłatę rat kredytów. Paragraf piąty. Rozchody w wysokości 11 709 076 zł 61 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. W paragrafie szóstym limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 zł, 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 7 milionów. Paragraf siódmy. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf ósmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2013 rok? Kto jest za? Proszę o głosowanie. Dwanaście za. Kto jest przeciwny? Siedem przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że głosami 12 za, 7 przeciwnych przy dwóch głosach wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2013. Czy ze strony Państwa radnych są jeszcze pytania co do tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, odczytujemy projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku 2013. Na podstawie podstawy prawna Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wydatki niewygasające w kwocie 448 067 zł 55 groszy z końcem roku 2013 przeznaczonych na 1. Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych w kwocie 69 190 zł. W punkcie drugim projekt oddymiania budynków gimnazjum nr 1 i nr 2 oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych w kwocie 138 210 zł. 3. Rewitalizacja budynku dworca w kwocie 150 926 złotych 57 groszy. 4. Wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na aplikowanie o środki w ramach programu Biblioteka Plus w kwocie 14 760 zł. 5. Remont mola na Jeziorze Drwęckim w kwocie 74 980 zł 98 groszy. Paragraf drugi. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z końcem roku 2013 oraz ostateczny termin ich wykonania w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. I w paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2014 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Bardzo proszę. To pana naczelnika Konopki. A co z przedszkolami? Bo to uciekło mi. Czy te przedszkola już zostały zrobione, czy to co będziemy? No bo tam w niektórych przedszkolach no to była tragedia, gdzie trzeba było natychmiast to robić. Proszę odpowiedź, panie naczelniku. Bo pod klonami, tak?
to jest nowy temat, który nie ma w tej chwili oparcia w decyzjach jeszcze. Ale przygotowujemy na początek następnego roku, bo w budżecie na 2014 rok są pieniążki przeznaczone na projekt na przedszkola i zlecamy na początku roku opracowanie instrukcji, które pozwolą zrealizować to zadanie z budżetu następnorocznego. Dziękuję panie czelniku, dziękuję panie radny. Przystępujemy teraz do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem tego roku? Proszę bardzo, głosujemy. Tak, jednej osoby brak. Kto jest przeciwny z państwa radnych? Kto się wstrzymał? 5. Przy głosach 15 za, przy 5 wstrzymujących stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Proszę panią przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, panią radną Jolantę Dakowską o zreferowanie. Co? Po tym punkcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Rewizyjna w składzie Jolanta Dakowska, Wojciech Gudaczewski, Barbara Jankowska i Elżbieta Feltynowska przygotowaliśmy na 2014 rok projekt planu pracy. Pozwólcie państwo, że przedstawię zadania kontrolne zaproponowane. W styczniu przygotowanie sprawozdania z realizacji kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ostródzie w 2013 roku i przedstawienie sprawozdania Radzie Miejskiej. W lutym analiza zatrudnienia w Urzędzie Miasta, w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie za okres 2013 rok i porównanie do roku 2012. W marcu umorzenie podatku od osób fizycznych i prawnych w 2013 roku. Kwiecień, maj to analiza wykonania budżetu w 2013 roku, wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium za 2013 rok. W czerwcu kontrola zawartych umów zleceń, umów o dzieło przez Urząd Miasta w 2013 roku. W lipcu, w sierpniu kontrola działalności wybranych organizacji pozarządowych w ramach dotacji zleconych jako zadanie przez Gminę Miejską Struda za 2013 rok. We wrześniu działalność organizacyjna i finansowa Centrum Kultury w 2013 roku. Październik i listopad to analiza protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, protokołów kontroli, pism z 2013 roku, przygotowanie sprawozdania Radzie Miejskiej z prac Komisji Rewizyjnej do zakończenia kadencji i przekazanie dokumentacji za całą kadencję 2010-2014 obsłudze Rady Miejskiej w Ostródzie. To wszystkie zadania zaplanowane na 2014 rok. Proszę o przyjęcie przez Radę Miejską. Bardzo dziękuję pani nowych zadań. Przewodniczący, za przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Jest jedno pytanie, pani radna. Nie, mam wniosek. Czy możemy prosić o 5 minut przerwy? Może po tej uchwale. Tak? Odczytam uchwałę. Tylko jeśli można, tam jest tak, nie zdaje się, tu pan mecenas podpowiada, spotkanie z wyborcami. Lepiej by było z mieszkańcami, pani przewodnicząca. Zobaczy pani, czy to jest, tam w punkcie jest przedostatni. Tam na końcu, że sprawozdanie czy notatka ze spotkania z wyborcami, to lepiej byłoby z mieszkańcami, bo to tak
Jeśli można, taką poprawkę. Tak. Z tą poprawką. Przystępuję do odczytania projektu uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Na podstawie ustawy prawna Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Na podstawie tak, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie na 2014 rok, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ktoś z Państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały? Prosimy o głosowanie. Panią sekretarz o przeliczenie. Dwadzieścia za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosami 20 za przy jednej przeciwnej został zatwierdzony plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Szanowni Państwo, zanim ogłoszę przerwę, chciałem tylko powiedzieć, bo po przerwie obrady będzie kontynuował wiceprzewodniczący. Niestety muszę do pracy, do karni, wiecie, gdzie pracuję i mam tam 80 osób, także jeszcze czeka mnie wyjazd do Gdańska. Czyli będzie przewodniczył obradą pan Bera. Przepraszam, ale tak wynikło. Nie szkodzi, panie radny, ale jest pan wiceprzewodniczący, równie dobrze poprowadzę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 235 przez 2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z 4 grudnia 2013 roku w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Poprosimy o referowanie pana Piotra Gorzelskiego. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie burmistrzu, szanowni goście. 4 grudnia bieżącego roku podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi. Organ prawny nadzoru wojewody warmińsko-mazurskiego w toku badania niniejszej uchwały ustalił, że program nie określa wysokości planowanych środków, lecz odwołuje się w tej kwestii do uchwały budżetowej, która zostanie podjęta w późniejszym przepraszam, czasie. W związku z powyższym zobowiązał Radę Miejską, aby przyjęta wcześniej uchwała została uzupełniona o ten element. W związku z powyższym proponowane zmiany obejmują zmianę redakcyjną przepisu punktu 10, w którym te środki zostały wskazane i literalnie wyrażone w kwocie 1 412 000. Jest to kwota określona na podstawie prowizorium budżetowego na rok 2014. I podjęcie zmiany w obrębie uchwały odnośnie rocznego programu współpracy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Ostródzie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, czy ta kwota jest wyższa niż w 2013 roku? Nie, jest niższa. W tym roku było 1 500 000. Tak, jest niższa. To jest kwota proponowanych środków, żeby tutaj nie mylić pojęć. Musi zostać to wyrażone kwotowo, pomimo tego, że w kolejnej uchwale już budżetowej zostanie to ściśle określone i organizacje pozarządowe na realizację swoich zadań nie mogą otrzymać więcej środków, niż będzie to wynikało z podjętej przez Państwa uchwały budżetowej. Ale mimo wszystko wojewoda zobowiązał radnych do wyrażenia tutaj kwoty w punkcie 10 rocznego programu współpracy.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Najpierw do czytania oczywiście. Proszę włączyć. Uchwała nr 49/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 46/235/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie, następuje podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku do uchwały nr 46/235/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego punkt 10 otrzymuje brzmienie. 10. Wysokość środków planowanych na realizację programu. Gmina Miejska Ostróda wydzieli w roku budżetowym 2014 środki finansowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione. Wysokość planowanych środków finansowych na realizację zadań w 2014 roku objętym niniejszym programem wynosi 1 412 000 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, a Panie Sekretarz o policzenie głosów. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 18 głosami za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 10 naszego programu, którym jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020. Pan dyrektor już wstępnie to referował. Czy jest jeszcze potrzeba, żeby przedstawić coś na temat? Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do odczytania i głosowania. Uchwała numer 49/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020. Na podstawie podstawa prawna Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Monitor Polski z 2013 roku, pozycja 1024, przepraszam. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostróda. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. Kto z Państwa radnych? Głosujemy przedstawioną przeze mnie wersję, bo Pan Radca tu zakwestionował paragraf trzeci i jest zmiana w trzecim paragrafie. Dlatego głosujemy wersję, którą odczytałem. O tym Pan Przewodniczący wspominał, że będzie zmiana tutaj. 14 dni do ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, a Panią Przewodniczącą, a Panią Sekretarz o policzenie głosów. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 18 głosami za. Przystępujemy do punktu
11, którym jest przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Temat był referowany. Otwieram dyskusję w punkcie. Nie widzę głosów. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do czytania i głosowania. Uchwała nr 49/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Na podstawie, tu następuje podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania, pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, a Panią Sekretarz o policzenie głosów. 18 obecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 18 głosami za. Przechodzimy do punktu numer 12. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Podobnie jak poprzednie punkty, pan Wosiek już to referował. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę głosów. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do odczytania uchwały i głosowania. Uchwała nr 49/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Na podstawie, tu następuje podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Pomoc państwa w zakresie dożywienia na lata 2014-2020. Monitor Polski z 2013 roku, pozycja 1024. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód z rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, a Panią Sekretarz o policzenie głosów. 18 za, przy 18 obecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 18 głosami za. Przystępujemy do punktu numer 13. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami Rady Miejskiej. Kto z Państwa ma pytania do sprawozdania? Nie widzę. Zamykamy ten punkt. Przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych. Czy pan wiceprzewodniczący przedstawi? A są pytania? Pani Bilińska, proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana, panie burmistrzu. Wcześniej, jak rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy nad zmianami, wykazywał pan po prostu oszczędności w kwocie 600 tysięcy złotych. A powie pan, dlaczego wzrosły w dziale 750.11 koszty z tytułu administracji, czyli urząd, myślę, że chodzi tu o Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję, o 600 tysięcy? Czy z tytułu wynagrodzeń, czy jakichś dodatkowych rzeczy? Bo to jest ta, mówię, ta oszczędność to jest taka pozorna, jest przerzucona na inny dział. W związku z tym proszę o wyjaśnienie. Czy pan burmistrz jest w stanie to wyjaśnić dzisiaj? Proszę panią skarbnik. Ja powtórzę pytanie. 600 tysięcy, które pan mówił, że zaoszczędził pan na wydatkach
w Urzędzie Miasta znajduje się w dziale 75011. Czy to jest prawda, czy jest to kłamstwo? Czy Boże Bilińska znowu coś sobie wymyśla? Ja szczegółowo bym musiała to sprawdzić, bo 2012 rok, no to nie jest niestety rok, w którym pracowałam. Z tego, co pamiętam, tak porównywane były dział 750, tak, do działu 750 z tamtego roku i to była ogólna kwota. Czy to było wynagrodzenia? Nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Znaczy, myślę, że szkoda, że pani się z tym nie zapoznała, bo to na bieżąco chyba wynika z tego, że w dziale 750 zostało przerzucone do działu 75011 i tak naprawdę było chyba przez poprzedniczkę po to wrzucona, żeby pokazać rzeczywiste koszty, jakie są ponoszone w tym zakresie tej administracji. I to nie jest oszczędność, panie burmistrzu. Te 600 tysięcy właśnie znajduje się tam. Także nie dokonał pan żadnego odkrycia, ani nie zmniejszył wydatków płacowych. Dziękuję. Pani radna, jeśli sprawdzimy, to powiemy, a już pani niech nie odkrzykuje sukcesu i nie odtrąbi, że to tak wyszło. Pani zadała pytanie, ale już pani krzyknęła z wielką radością, że tak jest. Dowiemy się wszystko, wyjaśnimy i będzie jasne. Troszeczkę cierpliwości, bo już złapali, trzymajcie go, bo już go złapali. No, tak jest. Panie burmistrzu, w takim razie ja poproszę o przedstawienie tej sprawy na następnej sesji, dokładne przeanalizowanie i wyjaśnienie tego, bo dzisiaj rozumiem, że dzisiaj nie jest pan w stanie stwierdzić definitywnie, czy to jest ta prawda, czy nie jest prawda. Dziękuję. To chyba nie chodzi o prawdę, bo projekt budżetu to chyba pan zna. Doskonale powinien pan się orientować, a co najmniej pani skarbnik powinna wiedzieć, że ten dział został rozbity i ta kwota 600 tysięcy, ta oszczędność właśnie znajduje się w tym dziale i to wynika z wynagrodzeń osobowych. Powiem tak, fajnie, że się pan uśmiecha, bo to koniec roku. 5 minut przerwy i można to sprawdzić. Dlatego, że mówię, te 5 minut pozwoliło mi sprawdzić te pana pseudooszczędności. Dziękuję. Czy widzicie państwo konieczność przerwy, żeby to sprawdzić, czy zostawiamy to na następną sesję? Nie. Na następną sesję. Dziękuję. Przedstawimy to na następnej sesji, żeby dzisiaj nie przedłużać. Proszę bardzo, kolejne pytanie do pana burmistrza, ewentualnie pani skarbnik. Proszę panie burmistrzu. Prośbę, poprosilibyśmy pana prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, żeby odniósł się do tego punktu, gdzie wszyscy mieszkańcy spółdzielni zostali poinformowani o podwyżce 37% za ciepło, a prawda jest taka, że... Proszę bardzo. Panie prezesie, proszę przedstawić mieszkańcom, jak to faktycznie wygląda ta kwestia tej rzekomej... Proszę bardzo do mikrofonu. Co mnie obchodzi pan prezes spółdzielni? To jest nasz prezes spółki, a co ty chcesz od prezesa spółdzielni? Wyjaśniamy sprawy. Panie burmistrzu, proszę nie przerywać. Państwo. Pan prezes ma głos. A więc powiem tak, że w piśmie spółdzielni była napisana prawda, z tym, że to była tylko cząstka tej prawdy. To jest taka pewna manipulacja słowami, która w pewien sposób wprowadziła błąd mieszkańców spółdzielni i nie tylko mieszkańców spółdzielni. Prawda natomiast jest następująca. Generalnie rozpatruje się tutaj przeciętny rok, a więc przeciętne wpływy przedsiębiorstwa odnośnie sprzedaży ciepła i obecnie od 1 grudnia struktura wpływów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostródzie jest następująca. 10%, ja mówię cały czas o przeciętnym roku, jeszcze żebyśmy się tutaj dobrze rozumieli, bo lata są różne, są zimy cięższe i niestety mamy działalność taką typowo sezonową. A więc jeszcze raz powtarzam, przeciętne wpływy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej są 10%, jest to opłata stała, natomiast 90% jest to opłata zmienna, wynikająca ze sprzedaży energii cieplnej, natomiast te 10% jest to opłata stała wynikająca z tak zwanej mocy zamówionej. Struktura ta została zmieniona właśnie od dnia 1 grudnia, bo ona wyglądała w sposób do 31 listopada w sposób następujący. 7,5% opłata stała, natomiast 92,5% opłata zmienna. W związku z tym
prezes spółdzielni użył tutaj czystej manipulacji słownej, mówiąc oczywiście prawdę. Powiedział prawdę, bo opłata stała rzeczywiście wzrosła o te 37%, ale generalnie w skali wpływów za sprzedaż ciepła w skali roku wpływy te dla naszego przedsiębiorstwa zmniejszą się o około 2%. Czyli jeżeli rozpatrujemy tutaj przeciętny rok, to te opłaty za ciepło spadną. O 2%. Tylko że musimy tutaj wziąć jeden pewnik, że rozpatrujemy pewien przeciętny rok, który nie da się porównać rok do roku. No niestety, muszę Państwu powiedzieć, że robimy szacunki i te szacunki, nawet już bardzo ścisłe szacunki, że ten rok jest najgorszym w sprzedaży ciepła dla nas w przeciągu 10 lat. Takiej zimy, jak ja pracuję 27 lat w tej przedsiębiorstwie, takiej zimy nie pamiętam, takiego grudnia nie pamiętam. Także jeszcze raz powtarzam. Pismo spółdzielni skierowane do mieszkańców spółdzielni mówi prawdę, z tym, że jest to tylko półprawda. Nie mówi o dalszych konsekwencjach wprowadzenia tej nowej taryfy. Jest to, ja jeszcze raz podkreślam, jest to tak zwana manipulacja słowna, która po prostu wprowadza ludzi w błąd, bo nie mówi do końca całej prawdy. Dziękuję panie prezesie. To nie tyle wprowadziło błąd, to szokowało mieszkańców spółdzielni nie tylko, ale myślę, że jeżeli z pana wypowiedzi wynika, że de facto to ciepło stanieje, aczkolwiek niekoniecznie. Ponieważ zima jest taka, jaka jest, wszyscy mieszkańcy się cieszą, że jest ciepło, oszczędzają, a dla pana jest to niekorzystny rok, ale myślę, że trzeba szukać gdzie indziej oszczędności, żeby nie przerzucić tego na odbiorców ciepła. Dziękuję. Pierwsza była pani Bilińska, proszę bardzo. Panie prezesie, to jest urągające, co pan mówi, co przekazał wcześniej pan burmistrz. Przecież pan prezes, szkoda, że go nie ma, pan się fajnie śmieje, uśmiecha. My rozumiemy, że pan po prostu już jest zmęczony i po prostu w dobrym humorze już sylwestrowym. Panie burmistrzu, proszę pozwolić. Prezes docieplał budynki, prawda? Czyli obniża w ten sposób moc zamówioną. Tak czy nie, powie pan? W ten sposób. Tak. Tak. Czyli płacimy za mniej więcej, bo to jest opłata stała, która wzrosła, tak? Przekazane proporcje taryfy ciepła, no dalej się pan śmieje, do starej. I takie są wyniki, które dopiero będzie mógł pan oszacować po sezonie, prawda? Tak, oczywiście. No właśnie, no więc z czego tu taka radość? Radość chyba wynika z tego, że nie ma prezesa Klonowskiego, a pan wtedy akurat bryluje. Panie przewodniczący, jeśli mogę. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, obojętnie jak byśmy do tego nie podchodzili, wynika, że te 90% to jest obniżka o 4,76%. Czyli generalnie mieszkańcy zapłacą za ciepło na stan na dzień dzisiejszy o 2% generalnie mniej. I to jest prawda, jedyna prawda, a nie manipulacja jakaś tam, którą pani sobie wymyśliła. Ad vocem. Pan nie mówi pani o prawdzie, przepraszam bardzo, wynikającej z kosztów. Ja myślę, że to zweryfikuje czas i przekonamy się na własnej skórze mieszkańcy, głównie spółdzielni, nie tylko, czy ten koszt rośnie, czy nie. Dzisiaj możemy tylko dywagować. Jest to zdarzenie przyszłe i niepewne, ale zobaczymy, jak czas pokaże. Pan radny Kowalski. Prezesie, ja tylko pytanie. Opłata stała, gdzie ona zostaje w firmie, czy jest oddawana do energetyki cieplnej, tam gdzie wy tą... Oczywiście opłata stała idzie do naszego przedsiębiorstwa. Opłata stała jest związana z tymi kosztami stałymi, jakie ponosi przedsiębiorstwo. Typu chociażby zakup węgla, typu stała obsługa, bo niezależnie od tego, czy my ogrzewamy przy temperaturze minus 30, czy niezależnie od tego, czy jest temperatura tak jak dzisiaj, pracują ci sami ludzie. Ci sami ludzie, jest to opłata stała związana z... Jeszcze tylko dopytanie, panie prezesie. Ta opłata stała, która, że ten wzrost, to jest, został odgórnie wam narzucone, czy to jest bilans jakiś, podwyżka firmy, jak to wygląda? Ustawa Prawo Energetyczne umożliwia podział kosztów na opłatę zmienną i opłatę stałą w wysokości 70-30%. W naszej firmie było do tej pory przez wiele, wiele lat, nie wiem, czy państwo pamiętacie, było struktura cen, była 5% opłaty stałej, 95% opłaty zmiennej.
od roku ubiegłego postanowiliśmy zmienić strukturę cen na przerzucenie części kosztów na opłatę stałą z tego względu, że po prostu zimy są coraz lżejsze i nam jest coraz ciężej tą firmę utrzymać latem. Także, a koszty utrzymania są takie same. Co by tu nie wziąć, czy produkcja ciepłej wody, czy produkcja ciepła do centralnego ogrzewania. Koszty są takie same. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Proszę bardzo, panie Tony Bilińska. Dziękuję, bo po prostu chciałam zapytać pana prezesa, czy prawdą jest, że te podwyżki związane są z poleceniem, które otrzymał pan od pana burmistrza, z wykonaniem górki 300 tysięcy złotych za rok obrotowy? Proszę panie prezesie. Oczywiście, absolutnie nie. Nie zgadzam się z tym i nie dostałem żadnego polecenia w tym względzie. To ja mówię szczerą prawdę, także ta struktura cen wynika tylko z naszej polityki, z polityki firmy. Widzimy, że no niestety, no państwo przecież to też widzicie, że zimy są coraz słabsze i nam z tych wpływów zimą jest coraz trudniej utrzymać firmę. Także no, musimy zmienić strukturę, a zezwala nam na to prawo energetyczne, które mówi, że można dzielić koszty w ten sposób, że to jest nawet do 30% opłaty stałej i 70% opłaty zmiennej. Muszę państwu powiedzieć, że w Morągu jest 40% opłata zmienna, nawet więcej niż prawo energetyczne zezwala i 60% opłaty zmiennej. Taka jest struktura opłat w Morągu, w sąsiednim mieście. Dziękuję. Pan radny Sociulewicz, proszę bardzo. Ja rozumiem, bo to tak, zimę mamy jaką mamy. Jeżeli utrzymałaby się tak, powiedzmy sobie, do wiosny, no to przedsiębiorstwo zanotuje straty, no bo sprzeda mało energii. W związku z tym, no cóż będzie trzeba zrobić? Albo podnieść opłaty za ciepło, tą zmienną, albo zwiększyć opłatę stałą, albo i to, bo w zależności, no bo jeżeli by się okazało, że prognoza na przyszłą zimę okazałoby się, że będzie podobna, no to pan jako prezes musi zadziałać, bo inaczej wpadnie pan w dołek. Czyli rzeczywiście zwiększa pan opłatę stałą, no bo to jest pewna część pieniędzy, która na pewno przyjdzie do przedsiębiorstwa. I w tym momencie być może opłatę zmienną też należałoby podnieść. No taka jest niestety rzeczywistość. Przedsiębiorstwo jest miejskie, w związku z tym ja rozumiem, że jest tak, jak jest i możemy tylko mieć nadzieję, że pan burmistrz poprzez swój wpływ na przedsiębiorstwo spowoduje to, że te koszty wytworzonej energii będą możliwie najniższe. Jeżeli miasto, powiedzmy, zrezygnuje z dywidendy czy z czegoś, to ta opłata będzie możliwie najmniejsza. Muszę przypomnieć, że większość opomiarowanych jest. Także to jest, ja myślę, że przy takiej zimie należy liczyć, że w przyszłym roku też będzie opłata podniesiona. Pan prezes, jeszcze bardzo proszę. Dziękuję bardzo za głos. Chciałem państwu powiedzieć, że firma od wielu, wielu lat kończy lata stratą na sprzedaży ciepła. Jest to związane właśnie ze słabymi zimami. Chcąc normalnie prowadzić działalność, inwestować, rozwijać się, prowadzimy również inną działalność i dzięki temu, że prowadzimy tą inną działalność, pozwala nam to generować zysk, który przekazujemy na własny rozwój, na inwestycje. Była taka nadzieja, że ten rok, jeszcze na początku grudnia, zakończy się minimalnym zyskiem na produkcji ciepła. No niestety, no grudzień nas całkowicie tutaj pogrążył. Firma oczywiście jest w dobrej kondycji finansowej, zakończy rok na pewno będzie miała zysk, z tym, że jeszcze raz powtarzam, ten zysk jest wygenerowany na innych rodzajach działalności, typu handel opałem, usługi, montaż węzłów ciepłowniczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Jest wśród nas pan prezes Spółdzielni, ale ponieważ nie był obecny przy wypowiedzi, proponuję, żeby pan się zapoznał z tą wypowiedzią i umówimy się albo na następną sesję, albo na Komisję Gospodarki Komunalnej i Społecznej z panem prezesem i sobie wyjaśnicie pewne kwestie sporne.
Panie prezesie, ja pana zapraszam na następną sesję lub na posiedzenie komisji. Ja przekażę przewodniczącemu, żebyście się państwo spotkali, skonfrontowali swoje poglądy i ustalili wspólne stanowisko, i żeby przekazać wiarygodną, rzetelną informację mieszkańcom odnośnie kosztów ogrzewania. Dziękuję. Proszę bardzo, w tym samym temacie czy w innym, pani Wilińska? Przepraszam, a czy pan jest tym refakturantem, że pan po prostu będzie zabierał głos? Ja mam do pana pytanie. Pani Bielińska, ja jestem prowadzącym obrady i pozwoli pani, że będę prowadził te obrady, jak uważam za stosowne. Pozwoli pan łatwo się przesiąść z lewej do prawej i zmienić się o 360 stopni. W związku z tym ja mam do pana prośbę. Czy będzie pan zamykał usta radnym, bo już nam pan próbuje zamknąć. Jeżeli jest prezes spółdzielni, dlaczego nie ma się wypowiedzieć? Dlaczego pan mówi, że się nie zapoznał? Być może ma mobilny sprzęt i słyszał to, po prostu wypowiedź. Pani Bielińska nie był obecny i uważam, że się nie zapoznał. Chciałbym, żeby się zapoznał, żeby rzetelnie tę sprawę przedstawił i albo na ostatniej sesji, albo ewentualnie na Komisji Gospodarki Komunalnej. Niech panowie się spotkają i wyjaśnią sobie rozbieżności w swoich poglądach i dojdą do wspólnego stanowiska. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do burmistrza w tym punkcie? Proszę bardzo. Ja uważam, panie przewodniczący, że powinien pan dopuścić pana prezesa do głosu. Dopuszczam na następnej sesji, ewentualnie komisji. Ale to nie ma sensu, uważaj. Nie ma sensu wypowiadanie się na ten temat, jeżeli pan nie był obecny. No. Pan będzie tak uprzejmy i nie wtrąca się w tym momencie, jak ja mówię. Proszę tak mi nie przerywać. Ja prowadzę obrady i proszę pani, zdecydowałem tak i tak pozostanie. To właśnie widać, dziękuję, jak pan prowadzi. Brak panu ogłady. Bardzo możliwe, prowadzę pierwszy raz i wszystko mogę to rzucić na kartę. Niestety niedoświadczenia w tej zakresie. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze, proszę bardzo. Że pan prezes Klonowski zna sprawę, bo ta sprawa jest świeża i zna, i wyjaśnimy i będzie raz po temacie i nie ma sensu tego przekładać na następną sesję. Proszę państwa, dzisiaj wyjątkowo nie przedłużajmy tej sesji, naprawdę. Spotkałem się, zaproszę pana prezesa na następną sesję osobiście, dopilnuję, żeby był zaproszony i pan prezes MPS-u i będziemy dyskutować ten temat. Proszę, panie radny. Myślę, że demokracja obowiązuje, ponieważ tu jest, radni są. Proponuję, postawiam wniosek formalny. Niech radni przegłosują, bo ja proponuję dopuścić pana prezesa do mównicy i stawiam taki wniosek. Jeżeli przepadnie, to przyjdzie pan prezes na następną sesję, ale skoro już jest i zna temat, a oglądają nas mieszkańcy, to myślę, że należałoby mu dać głos. No. Po co w końcu tu przychodzi? Więc stawiam wniosek formalny. Proponuję, panie przewodniczący, przegłosować. W związku z tym, że jest to wniosek formalny, niestety muszę podać pod głosowanie. Kto z państwa jest za wnioskiem pana Stasiulewicza? Kto jest przeciw? 15 obecnych, proszę bardzo, udzielam panu głosu, panie prezesie, chociaż nie wiem, czy to dzisiaj ma sens. Żeby się pan odniósł do tego kwestii podwyżki, jaka faktycznie podwyżka nastąpi dla mieszkańców spółdzielni? Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie państwa witam i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Po pierwsze, nie przekroczyłem żadnych granic przyzwoitości, o których mówił pan burmistrz, ponieważ informacja, co zresztą pan prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w bezpośrednim spotkaniu przyznał, że jest prawdziwa, i takie są wzrosty cen, jednostkowe wzrosty cen. 37% opłaty stałej i około 5-6% obniżki opłaty zmiennej. O tym, jak będzie wyglądała w sumie koszt całej operacji, okaże się po sezonie. Dzisiaj nie można prorokować, że będzie to 2% mniej lub 3% więcej. Chcę państwu powiedzieć, że działania, które spółdzielnia prowadziła w zakresie dociepleń, powodowały między innymi zmniejszenie mocy zamówionej do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I taki wniosek został złożony, oczywiście przyjęty, obniżyliśmy moc. Po tej zmianie, która nastąpiła, zapłacimy mimo obniżki mocy zamówionej około 100 tysięcy więcej w stosunku rocznym samej opłaty stałej, mimo praktycznie 15 milionów złotych inwestycji na docieplenia budynku. I to jest prawda, panie burmistrzu. To nie są przekroczenie granic przyzwoitości. Panie burmistrzu, proszę nie przerywać. O tym, o ile zapłacą mieszkańcy mniej, okaże się po rozliczeniu. Okaże się po rozliczeniu. Sezon trwa, więc pobór ciepła nadal następuje.
zamknięcie sezonu myślę, że będzie w okolicach końca marca, może kwiecień, w zależności od warunków pogodowych i wtedy możemy rozmawiać o wynikach podwyżki, a nie dzisiaj. I nie przekraczaniu granic przyzwoitości, bo uważam, że taka informacja powinna do mieszkańców trafić. I ona trafiła zgodnie zresztą z decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Taka jest informacja również na stronie internetowej MPC-u. My porównujemy to, co było w stosunku do tego, co będzie obowiązywało, czy obowiązuje od 1 grudnia. I to jest rzetelna prawda, a nie manipulacja. Przepraszam bardzo, panie prezesie, problem jest w tym, że ta informacja jest faktycznie, powiedzmy, prawdziwa, jednakże żaden z, praktycznie z członków spółdzielni nie jest w stanie określić, nie wie do tej pory, jakie są proporcje tych kosztów. Musi pan wiedzieć, bo pan jest członkiem spółdzielni, że jeżeli otrzyma pan rozliczenie za cały rok, bo rok jest okresem rozliczeniowym, to będzie pan mógł porównać, jaka jest opłata stała. No w tym roku obowiązuje ta nowa cena tylko na razie przez miesiąc, ale będzie to skutkowało w roku przyszłym. Proszę porównać rozliczenia i opłatę stałą, którą ma pan wyszczególnioną na rozliczeniu z poprzednimi latami. Zobaczy pan, bo hipotetycznie zakładając to, co mówił pan prezes, że jeżeli warunki klimatyczne tak się zmienią, że tej zimy nie będzie, to będziemy płacić tylko opłatę stałą. A w związku z tym opłata wtedy będzie o 37 około procent większa. To po pierwsze. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to również, państwo mówimy o opłacie stałej, mówimy również o tak zwanej centralnej ciepłej wodzie. To również ma na to skutek. To również proszę zauważyć, że cena podgrzania, nie cena dostarczanego ciepła, bo MPS nas fakturuje za gigajoule i za megawaty, natomiast my to przekładamy dla mieszkańców za cenę podgrzania 1 m³ wody. To również będzie miało na to wpływ. Dziękuję. Prezesie, myślę, że wrócimy do dyskusji właśnie po sezonie. Wtedy spotkacie się panowie dwaj i zaprosimy panów na radę. Wtedy przedstawicie swoje poglądy. W tej chwili jeszcze pan burmistrz prosił o pytanie dla pana. Proszę bardzo. Szanowni państwo, panie prezesie, zwracam się do pana prezesa Kordalewskiego. Te 37%, którym straszy pan prezes spółdzielni, chociażby, nie wiem, zima była taka, jak jest, to o ile będą mieszkańcy? Zwyżka będzie o 30%, czy ona gdzieś będzie oscylowała w granicach 0-2%, obniży się koszt? No proszę powiedzieć, bo z tego 37% to jest zatrważająca informacja z tego względu, że no jeśli, jak to zimy nie będzie? No zima będzie taka jak teraz, a może troszeczkę, no zakładamy, że taka sama. To niemożliwe, żeby tylko płacić opłatę stałą. Przecież będziemy płacili, wodę się grzeje, ciepło się podaje i to będzie. I nie wierzę, żeby było nawet, nie wiem, jakby grzało słońce, to nie będzie to wyżej jak powiedzmy 3-4% podwyżki, a tu planuje się 2% obniżkę. Jeszcze raz panu powtarzam, panie burmistrzu, to wszystko można powiedzieć pan prezes i dokładnie Kordalewski policzyć, jeżeli będzie zakończony okres rozliczeniowy i sezon grzewczy. Dzisiaj nie można prorokować, jak to może wyglądać. Bo w porównaniu do poprzednich zim, wiemy jaki dzisiaj jest grudzień, jaki jest ciepły, jaki był grudzień 2 lata temu również ciepły, ale musimy też pamiętać, że do końca marca, w zasadzie 1 kwietnia w święta wielkanocne leżał śnieg, a więc zima była na początku roku, to jest również w tym okresie. Więc nie można dzisiaj mówić o efektach zmiany ceny. Można mówić o faktach, które są w decyzji URE. Pan prezes Kordalewski, proszę. Panie burmistrzu, pan prezes Kordalewski ma teraz głos. Panie burmistrzu, pan prezes Kordalewski, za chwileczkę pan powie jeszcze, pomącik. Ale pan Kordalewski ma głos, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, proszę bardzo, pan Kordalewski. W 2012 roku ile, jak było 37%, ile była podwyżka? Ja jeszcze raz wrócę tutaj, co tutaj pan prezes Kordalewski podkreślał o jakichś proroctwach. To nie są proroctwa, to są analizy prowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie średniego roku. I jeszcze raz powtarzam, że wpływy do przedsiębiorstwa na podstawie analizy średniego roku obniżą się o 2% z tytułu sprzedaży ciepła. W związku z tym w przypadku średniej zimy taka analiza pokazuje, że te opłaty dla mieszkańców spadną o 2%. To jest analiza prowadzona na podstawie badań URE, bo URE nas analizuje od 3 lat, sprawdza nasze koszty, sprawdza naszą sprzedaż i to jest tylko analiza, to nie jest proroctwo. Mówię o średnim roku jeszcze raz. Tak jak tutaj pan prezes Klonowski zauważył, rzeczywiste koszty poznamy dopiero po zakończeniu roku.
po sezonie grzewczym 2013-2014, czyli no, od grudnia do końca sezonu grzewczego. Dopiero wtedy poznamy prawdziwe koszty. I jeszcze raz powtarzam, że analizy URE mówią, że jeżeli będzie to przeciętny rok, to koszty dostawy ciepła dla mieszkańców Ostródy obniżą się o 2%. Tyle mogę powiedzieć. Jeszcze raz powtarzam, że zmieniła się struktura cen. 10% jest w tej chwili w opłacie stałej, 90% w opłacie zmiennej. Zmieniliśmy strukturę o 2,5%. To w przeliczeniu na tą pozostałą część opłaty, to jest te 37,5%, zwiększyła się opłata stała, ale zmniejszyła się opłata zmienna. Panie burmistrzu, proszę nie przerywać. Teraz trudno mi cokolwiek porównywać, panie burmistrzu, ponieważ tak, już widać, że w 2012 roku sprzedaliśmy około 300 tysięcy gigajouli, a w tym roku sprzedamy, nawet nie wiem, czy 290 tysięcy sprzedamy gigajouli. Także wpływy jeszcze spadną w przedsiębiorstwie z tego tytułu, że po prostu ciepło się nie sprzedaje. Także mi nawet trudno taką analizę tutaj, no, że tak powiem, przeprowadzić, bo ten rok jest, no, że tak powiem, dla nas jest katastrofalny. No. Dziękuję panie prezesie. Pan radny Orzechowski, proszę bardzo. No trudno, to tak troszkę przykro doszło do zaostrzenia tej dyskusji, wymiany zdań, ale to jest sprawa oczywista. Z termodynamiki to wynika, albo dostarczyć ciepło i wtedy trzeba zapłacić za to ciepło, niezależnie jakie jest źródło, jaki jest czynnik, albo po prostu siedzi się zimno, czy ma się zimną wodę. I między innymi również spadek tego ciepła, który wpływów z ciepła, które pan nie przekazał, pan prezes, to jest również efekt, przypuszczam, bo to jest sprawa oczywista, że skoro pan drugi, pan prezes ociepla budynki, to tego ciepła pierwszy pan prezes będzie mniej sprzedawał. No. A ponieważ nie jest to czas taki, kiedy jak nie ma zimy, czy zima jest cieplejsza, to nie trzeba kotłowni, bo jeżeli by tymi kategoriami myśleć, to by trzeba było być może nie było pożaru, to rozwiązać straż, jak będzie, to będziemy organizować służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Przecież to nie na tym rzecz polega. I tu rzeczywiście troszkę może i doszło do nadinterpretacji pewnych faktów, bo ostatecznie przyłącze kosztuje i to przyłącze trzeba utrzymywać, żeby mieć później możliwość przesyłu energii. No i dla mnie to jest sprawa oczywista i myślę, że powinniśmy zakończyć. I najwyżej możemy uzgodnić to, że istotnie koszt przyłącza wzrósł, ale rozumianego jako te opłaty stałe, a natomiast będzie spadała no, kwota wpływu czy kwota opłat dla klienta z tytułu przesyłu energii, odbioru samej energii. No i ja rozumiem, że może denerwować, jeżeli się wkłada 15 milionów w ocieplenie, a tu okazuje się, że trzeba płacić z opłaty stałej 100 tysięcy, a może należało w ogóle nie docieplać jak tak. No. Pół miliona to być może. Ja absolutnie co do tego nie mam wątpliwości, że jakaś kwota wyższa by była. Bo to wynika z termodynamiki. Większe straty, sprawa oczywista. No. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Kowalski, proszę. Znaczy tutaj dochodzi, wiadomo, że widać, że no, do konfliktu dwóch interesów. No, proste jest i logiczne. No, pan prezes MPC-u po prostu chce, no wiadomo, utrzymać firmę i musi jakoś to robić. No, to jest proste i logiczne. Zimy są coraz lżejsze. I musi gdzieś szukać tych środków. Pan prezes z kolei spółdzielni, no wiadomo, no docieplił po to, żeby mieszkańcy mniej płacili za to. No ale no wszystko się i tak, słuchajcie państwo, zmierza do jednego. No wcześniej czy później ktoś musi za to zapłacić. No, no albo zapłacą to mieszkańcy, no albo będzie musiała gmina dopłacać do MPC-u, żeby to utrzymywać. No i tyle. Ja, jeżeli chodzi o spółdzielnie, to akurat uważam, że te docieplenia, no jest bardzo dobra rzecz, chociażby z powodu tego, że
te budynki przestały straszyć. No widzicie państwo, jak to wygląda. No przynajmniej estetycznie pięknie wygląda, docieplone. I zarówno jak tu z panem prezesem rozmawiałem i piwnice, strop piwnicy, żeby tego ciepła jak najmniej nam tam uciekało w spółdzielniach i tak dalej. No i wiadomo, no jest konflikt interesu po prostu taki, że no jeden chce obniżyć, drugi chce firmę utrzymać, a no życie i tak to zweryfikuje. No staniemy my też przed tym dylematem, czy pan prezes będzie zwiększał, nie wiem, czy opłatę stałą, czy powiedzmy opłatę tą zmienną, czy ewentualnie my jako rada będziemy musieli dopłacać do MPC-u, żeby firmę utrzymać. No. I to są takie dylematy, które i tak wcześniej czy później będziemy musieli. Chyba że wreszcie zimy przyjdą dobre. No. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania do panów prezesów? Panowie, na dzisiaj zakończymy. Zapraszam, no po zakończeniu sezonu grzewczego wrócimy do tematu. Myślę, że to jest temat, który wielu mieszkańców interesuje i na pewno trzeba do tego wrócić i rozmawiać ten temat. Aczkolwiek, jak pan Kowalski mówi, na pewno ta sprzeczność interesu była, jest i będzie i tego nie unikniemy. Jest to czysta ekonomia. Dziękuję. Czy w jakichś innych tematach? A dziękuję panom prezesom za przybycie i za głosy w dyskusji. Czy są jeszcze jakieś pytania w wolnych wnioskach? Nie widzę pana przewodniczącego. Proszę o czytanie pism. Wpłynęły trzy pisma, tutaj może w skrócie, od Prokuratury Okręgowej w Elblągu, Prokuratora Rejonowa w Ostródzie, dotyczące znieważania radnych Rady Miejskiej w Ostródzie za pośrednictwem internetu. Do wiadomości Rady Miejskiej w Ostródzie, do zapoznania się z pismem. Wpłynęło również pismo od pani Iweny Leśnikowskiej w odniesieniu do pisma z dnia 18 grudnia 2013 roku. Proszę o ponowną mediację z właścicielem lokalu celem renegocjacji umowy ze względu na zaistniałą sytuację. Proszę odpowiedź w trybie nagłym do wiadomości Rady Miasta. Wpłynęło również pismo, tutaj odczytam. Uprzejmie informujemy, że niżej podpisani mieszkańcy miasta Ostródy, osoby dorosłe, młodzież i dzieci, skierowaliśmy do burmistrza miasta Ostródy prośbę o wyznaczenie miejsca, gdzie w spokoju można spuszczać psa i spędzać ze swoim przyjacielem czas na świeżym powietrzu. Tu jest podany tylko adres do korespondencji. Myślę, że pan burmistrz się do tego odniesie, bo jeszcze w tej chwili nie ma odniesienia, ale takie pismo wpłynęło do wiadomości Rady Miasta i pana burmistrza. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan burmistrz, jeżeli może pan się odnieść, to bardzo proszę. Szanowni państwo, wczoraj właśnie było fajne bardzo spotkanie. Przyszedł jeden z rodziców i gromadka z 10 młodych ludzi, tak w wieku około 8-9 lat, bardzo takich rezolutnych. No i z prośbą do szanownej rady i do burmistrza, żebyśmy wyznaczyli kilka miejsc w mieście, żeby wygrodzić, żeby właśnie pieski można było spuścić, żeby mogły sobie pobiegać. Oprócz tego no jeszcze zawnioskowano, żeby więcej koszy do, że tak powiem, składowania odchodów zwierząt. Bardzo rzeczywiście taka wielka dojrzałość tego młodego człowieka, szczególnie jednego, który zebrał rzeczywiście dużo podpisów. No i już się po raz pierwszy zetknął z pewnym działaniem demokratycznym, ponieważ chodził i zbierał podpisy i mówi, a ja mówię, no jak tam wychodziło to zbieranie? Mówi, no panie burmistrzu, zebrałem dużo, ale część to nie bardzo chciała się w to angażować, bo tam część w ogóle starszych mówiła, że powinienem, dzieciom nie będą podpisywać. Część nawet kolegów mnie oszukiwało, że najpierw chcieli, ale później mówili, że to tam jakieś takie zajęcie różne. Także szanowni państwo, no trudne zadanie nam postawiły dzieci, bo dorosłym to czasami można może i odmówić, ale dzieciom w jakiś sposób trzeba to zrealizować w jakimś punkcie. Oczywiście mówiłem o pewnych trudnościach i również tutaj między innymi też jest ukłon do pana prezesa spółdzielni, ponieważ ponad 10 tysięcy mieszkańców jest w zasobach spółdzielni, mamy tereny, to również ta prośba jest właśnie kierowana, żeby ewentualnie też wziąć to pod uwagę, bo przecież nikt nie będzie na osiedle gdzieś tam oddalone leciał, bo tam jest nasz teren miejski, wyznaczone są te miejsca. Także tak to wygląda, szanowni państwo. Z tym, że no oczywiście ci młodzi ludzie również powiedzieli, że rzadko widzą, żeby ktoś sprzątał po swoim piesku. I tutaj jest apel wielki, że
musimy o to zadbać, a my zadbamy o większą ilość koszy, ewentualnie trzeba by się zastanowić nad woreczkami. Radna Jankowska, proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja będąc w Olsztynie parę razy przechodziłam przez osiedla i tam właśnie są takie wybiegi dla psów, to jest normalnie ogrodzone siatką. Taką gdzieś w granicach 2 metrów jest wejście, parę pniaków rzuconych, psy tam baraszkują, jest fajnie. Ale chciałam się zapytać, bo wielu mieszkańców pytało mnie, czy będą fajerwerki, więc chciałam się o to zapytać. Wiem, że są oszczędności, ale nie wiedziałam, co odpowiedzieć, bo po prostu nie wiem. Prosiłabym o odpowiedź. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, powiem tak, już nie wiem dlaczego, bo tak wczoraj dziennikarze z radia, no też najważniejsza rzecz, może o planach coś było, ale no jak się bawi Ostróda, czy będą fajerwerki? No odpowiedziałem, że nie będzie z tego względu, że od wielu lat frekwencja była coraz mniejsza, w powietrze żeśmy wypuszczali kilkanaście tysięcy złotych. I uważam, że nie powinniśmy przy oszczędnościach takich rzeczy robić. No za chwilę jestem umówiony też z telewizją olsztyńską, że też chcą, myślę, że zapytają jeszcze o coś innego, bo ale też było, czy będziemy jakieś wspólnie organizować na placu jakiś pokaz sztucznych ogni, czy jakiś w ogóle koncert. Szanowni państwo, no tak się przyjęło, że ludzie przeważnie w sposób prywatnie organizują sobie te zabawy. My tutaj rokrocznie nasze Centrum Kultury Zamek jest otwarty. Nawet taka forma jest, że można z własnym koszykiem przyjść, jeśli ktoś wcześniej się zorganizuje. Nasze obiekty również jest, panie dyrektorze Pawłowski, również jest koncert. Jest koncert w amfiteatrze, oczywiście komercyjny, tak? Przez zespół cygański. Aha. A, no to czyli, ale oferta, byliśmy otwarci, po prostu tylko tyle osób miało być. Także fajerwerków pani radna na ten dzień nie będzie, ponieważ u nas sezon letni i bardziej próbujemy promować, bo wtedy są dochody do budżetu miasta. Radna Bilińska, przepraszam jeszcze. Panie burmistrzu, jeszcze raz pan, do pana chcę zaapelować o sprawdzenie komunikacji na osiedlu Drwęckim. Powiem, o który rozkład jazdy chodzi. Ranny. Kiedyś był autobus taki 5 z minutami, gdzie ludzie dojeżdżali do pracy. Mówię, chodzi tu o szpital, Kaufland, Intermarsze, Północna Grupa Narzędziowa, IGS. Nie ma tej trasy, natomiast jest puszczony autobus linia numer 6, który tak naprawdę de facto jest autobusem linii turystycznej, bo on leci przy Kerfuzie, przy gimnazjach o godzinie, mówię, tej, który był poprzednio, była 9 i tak dalej. Proszę i apeluję pana, żeby jeszcze raz pochylić się nad rozkładem jazdy i pozwolić mieszkańcom osiedla Drwęckiego dojechać do pracy zarówno w sobotę i w niedzielę, jak również w dni zwykłe, bo brakuje tego autobusu. Czy pan burmistrz coś na ten temat, czy trzeba to skonsultować z prezesem? Rozumiem, z prezesem. A nie ma. No zostaje bez odpowiedzi. Czy są jeszcze jakieś wnioski, interpelacje? Nie widzę. Zanim zakończę obrady, pozwolicie państwo, że w imieniu całej Rady złożę życzenia mieszkańcom przede wszystkim za pośrednictwem mediów. Życzymy państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia w tym nadchodzącym roku, szczęśliwego tego nowego roku, oby był lepszy niż ten, oby tylko nie był gorszy. A nam, radnym i panu burmistrzowi, zarządowi miasta, owocnej współpracy dla dobra mieszkańców tego miasta. Dziękuję serdecznie. Pan burmistrz prosił jeszcze o głos. Również dołączam się do tych życzeń. Szanowni państwo, 365 dni tego roku minęło. Był to rok, uważam, że ciężki dla samorządu, ciężki szczególnie dla burmistrza, ponieważ znalazłem się, byłem tutaj i jestem od roku. No, przećwiczyliście mnie państwo w sposób prawidłowy, ale jak widać, w formie niezłej doczekałem końca roku, czego życzę na przyszły rok państwu też wiele zdrowia, wielu spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów i oby ten rok był bardziej bogaty dla wszystkich, dla państwa indywidualnie w rodzinach i również dla samorządu. Wszystkiego dobrego na 2014 rok. Dziękuję serdecznie. Zamykam obrady 49. sesji.